Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 51. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia 30 stycznia. Minęła godzina 9, rozpoczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz na dzisiejszej sesji. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję pana Jacka Kostkę, pana sekretarza Andrzeja Worobca, panią skarbnik Edytę Jarmoluk. Witam również zaproszonych naszych gości, panią Agnieszkę Górzycką, panią kierownik naszego MOPS-u. Witam pana Leszka Kłębuckiego, prezesa naszych wodociągów i kanalizacji. Witam również, który złączy się z nami zdalnie, pan Edward Drymuch. Pozdrawiamy serdecznie pana Edwarda. Informuję, że protokolantem dzisiejszej sesji będzie pani Katarzyna Łuczkowska. W prowadzeniu dzisiejszej sesji pomagać mi będzie pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rada, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję również, że wszystkim państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem oraz projektami uchwał. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafów 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępnione następnie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję przybyłych gości, że uczestnicząc w obradach sesji Rady Miasta wyrażają państwo zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, upublicznianie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ustawy o samorządzie gminnym głosowania, które będą dzisiaj nad naszymi uchwałami, są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań. W przypadku, gdyby było to niemożliwe z przyczyn technicznych, takie głosowanie odbywa się imiennie. To tyle wstępu. Informuję również, że na dzisiejszej sesji jest 13 radnych zgodnie z listą obecności. Oznacza to, że posiadamy ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawię teraz Wysokiej Radzie porządek, który został przesłany państwu pocztą elektroniczną na indywidualne skrzynki. Porządek ten nie zmienił się i wygląda następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Miasta. Mamy przewidzianą informację z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Mamy również do przedstawienia pismo pana starosty Bartoszyckiego w sprawie pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. Przewidziane jest również sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2022 i mamy do uchwalenia, Wysoko Rado, kilka uchwał na dzień dzisiejszy. Pierwszą z uchwał będzie uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35. Dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023 jest to kolejna uchwała. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dla firmy EWIX. Dlatego tutaj mamy również pana prezesa w tym temacie. Tu jest blok uchwał pani kierownik MOPS-u i tutaj będzie uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie posiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. I również mamy tutaj dotyczące naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwałę dotyczącą zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim. Przewidziane są również sprawy różne i zamknięcie obrad. Tak, Wysoka Rado, przedstawia się dzisiejszy porządek obrad. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić uwagi do dzisiejszego porządku?
Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania dzisiejszego porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki. Tak, dziękuję bardzo. Dzisiejszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji, a jest to przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Miasta. Informuję, że protokół sesji został przesłany Państwu na skrzynki mailowe, nasze służbowe. Ponadto protokół był do wglądu w biurze Rady. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania i zatwierdzenia protokołu z 50. sesji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 50. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę burmistrza o przedstawienie takiej informacji. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. W związku z tym, że to jest pierwsza sesja w tym roku, to pozwolę sobie zająć więcej czasu. No i tak zacznę od tego, że to będzie trudny rok. Mogę obiecać jedynie krew, pot i łzy. Ja tak całkiem serio, to będziemy mieli tak dużo inwestycji, że po pierwsze będzie bardzo dużo pracy, będzie to wymagało od Wysokiej Rady też pewnie częstszego spotykania się, bo jak wiecie, każda inwestycja to zmiany w budżecie. W sumie tych inwestycji na rok 2023 w budżecie mamy przewidzianych, to Szanowna Rada to dokładnie wie, bo głosowała budżet, natomiast myślę sobie, że warto o tym powiedzieć, to jest 16 milionów złotych. To biorąc pod uwagę wielkość naszego budżetu, to jest naprawdę ogromna część górowskich pieniędzy, bo jeżeli założymy, że nasz budżet w przyszłym roku zapnie się kwotą około 40 milionów złotych, no to łatwo sobie policzyć, że 16 milionów to może nie jest połowa, ale do tej kwoty prawie się zbliżamy. 16 milionów inwestycji to także wkład własny, bo pieniądze w większości pochodzą z zewnątrz, ale po pierwsze każde pieniądze z zewnątrz wymagają wkładu własnego. W tym wypadku mamy drogi, które realizujemy w ramach rządowego projektu Polski Ład i tutaj ten wkład własny jest troszkę mniejszy niż w pieniążkach unijnych. Natomiast warto pamiętać, że każda inwestycja to są rzeczy nieprzewidziane, które są pod ziemią albo jakieś dodatkowe życzenia mieszkańców i to są już nasze pieniądze, a dodatkowo jeżeli mamy fundusze unijne, no to ten wkład własny jest często większy i tak mamy, tak jest w przypadku remontu ośrodka kultury. Ja nie będę przypominał wszystkich inwestycji, bo to by potrwało, natomiast z tych najdroższych to jest właśnie kończący się remont ośrodka kultury. To jest prawie 5 milionów złotych wkład własny. Panie Dytkonasz, to jest około miliona złotych, prawda, do ośrodka kultury. Tak mniej więcej, żeby zobrazować. No myślę, że warto, tak, za każde 4 złotówki wkładamy naszą jedną. Bardzo drogą inwestycją będzie, i to też jakby utrudnia nam realizację tego budżetu, ale nie uniemożliwia, to jest remont drogi Krasickiego i Sikorskiego, ale jak pamiętacie, wspólnie zastanawialiśmy się, czy czekamy na lepsze dofinansowanie i odkładamy ten remont o rok, dwa, trzy, bo to nigdy nie wiadomo, tak? Czy dokładamy więcej naszych pieniędzy i remontujemy te drogi. Podjęliśmy decyzję, że większym kosztem, ale ta droga już po prostu jest konieczna do remontu. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to jest droga starosty, tylko że bez wkładu własnego ze strony miasta ta droga by nie została zrobiona. A jak to jest anegdota, którą od zawsze opowiadam,
Pewnego razu tłumaczyłem jednemu z naszych mieszkańców, że to jest droga, to akurat chodziło o chodnik na ulicy Wojska Polskiego, że to jest chodnik marszałka, że to właściwie nie nasza sprawa. Na co mieszkaniec całkiem rozsądnie powiedział mi, no dobrze, ja płacę burmistrzowi i co mi obchodzi, czy ja droga, burmistrz ma załatwić. I tu mamy dokładnie taki sam kazus, tak? Tą drogę trzeba zrobić, także tu bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za to, że zgodziliście się na to, że prawie 2 miliony złotych dołożymy do tej inwestycji. Ale moim zdaniem warto, bo to jest najważniejsza droga w mieście. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co te wyzwania, które przed nami czekają, to jak wiadomo, budżet i rok budżetowy to są również wyzwania, których się nie spodziewamy. I takim wyzwaniem niespodziewanym, które może nas spotkać, to jest nowy samochód dla naszej Straży Pożarnej Ochotniczej. Druhowie wnioskowali o ten samochód, bo faktycznie po chwilowym kryzysie, po przeprowadzeniu naboru do straży, mamy w tej chwili czynne dwie drużyny, które przybiegają do pożaru, a samochód jest jeden. Ten Mercedes, w którym nasza straż jeździ, jest w bardzo dobrym stanie, bo dbają o niego jako swój własny. Natomiast 10-letni samochód, no to już jest, że tak powiem, no, auto w dobrym stanie, ale wiekowe. No i poprosili, żeby podjąć starania o otrzymanie nowego samochodu. Nie wiemy, czy w tym roku ten samochód dostaniemy, ale wygląda na to, że dobrzy ludzie, dzięki temu, że zrobiliśmy przepiękne zawody wojewódzkie w Górowie Oławeckim, ci nasi strażacy naprawdę stanęli na wysokości zadania, to z tego, co mnie informował pan Adam Ciosek, nasz prezes OSP, jesteśmy na drugim miejscu na liście przesłanej przez generała do centrali w Warszawie i zobaczymy. No i to wszystko jest fajnie, tak, ale do tego samochodu trzeba będzie dołożyć 500 000 z naszej miejskiej kasy, ale też znowu trzeba pamiętać, że jak się zaczniemy palić albo rozbijemy się samochodem, to nasi strażacy przyjadą do nas pierwsi. Więc to trudne wyzwania. Trudny rok, ale tak naprawdę fajny, bo to są wyzwania polegające nie na tym, że łapiemy katastrofę, tylko budujemy i realizujemy kolejne inwestycje. Z inwestycji zakończonych, które rozpoczęły działalność w tym roku, to jest Klub Senior Plus. Tutaj wielkie podziękowania dla kierownik MOPS-u pani Agnieszki Gorzyckiej, która podjęła się tego wyzwania, oczywiście z wsparciem naszego urzędu, jeśli chodzi o część inwestycyjną. Senior Plus już działa. Obejmuje opieką bezpośrednią ilu seniorów, pani Agnieszko? Obejmuje bezpośrednio 15 seniorów z naszego miasta. Oczywiście jest otwarty dla wszystkich chętnych, jak przyjdzie 16 czy 17, też się pomieszczą, mieści się w ośrodku zdrowia, w wysokiej piwnicy, ale pomieszczenia są przygotowane w jak najwyższym standardzie. To jest w ogóle część naszej filozofii, jeśli chodzi o opiekę nad seniorami, bo przypomnę, że w grudniu zakończyliśmy coś, co robimy już od bodajże 5 lat, czyli akcja Paczka dla Seniora na święta Bożego Narodzenia. To jest wyjątkowe działanie, które realizujemy na poziomie właściwie kraju, bo zwykle samorządy udają się do wybranych grup seniorów. My nie dzielimy. Każdy senior, który ukończył 70 lat, tak? 70 lat, taką paczkę od naszego samorządu otrzymuje i tu znowu podziękowanie dla Wysokiej Rady, bo w tym roku musieliśmy pierwszy raz posiłkować się pieniędzmi budżetowymi ze względu na panujący kryzys. Dotychczas było to tak, że bazowaliśmy na ofiarności naszych mieszkańców. W tym roku zrobiliśmy to tak. To jest zresztą jakby element szerszej polityki senioralnej, bo jeżeli popatrzycie, Senior Plus, paczka dla seniora, my odwiedzamy w konsekwencji wszystkich naszych seniorów w mieście. Tak, nasi wolontariusze, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzają każdego seniora, więc jakby mamy świetną orientację w ich sytuacji. Stąd zresztą powstał Senior Plus, żeby część z tych ludzi wyciągnąć z domu, żeby w samotności, czasami w depresji, nie pozostawali bez opieki. Czeka nas jeszcze jedno wyzwanie, tak? Bo ja też przypomnę, że zorganizowaliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku jako taką pierwszą inicjatywę i tam mamy wszystkich aktywnych seniorów z naszego miasta. Natomiast jest właśnie dokładnie ta cała grupa, która jest w domu, kiedy przychodzą nasi wolontariusze, w tym domu jest posprzątane, jest przepięknie, a tak jakby starsza pani, starszy pan albo starsi państwo czekali na gości, tylko tych gości nie ma, bo dzieci wyjechały albo ich po prostu nie ma.
I to jest też zadanie samorządu, żeby pracować jakby w tym zakresie. I tu też myślę sobie, że możemy jako samorząd miasta pogratulować sobie, bo zdarzyło mi się opowiadać jakby o tym kompleksowym podejściu do polityki senioralnej na różnych konferencjach i w tej chwili wiem, że Górowo tu i ówdzie jest pokazywane jako przykład kompleksowego podejścia do tego zagadnienia. No i tu się świetnie wpisuje ten Senior Plus, tak jak już wspomniałem. Z rzeczy przyjemnych, to zdaje się na poprzedniej sesji być może miałem okazję powiedzieć, a jeżeli nie, to warto to powtórzyć. Miały miejsce dwa rankingi ogólnopolskie, ale z podziałem na regiony. W jednym z tych rankingów miałem przyjemność odbierać drugie miejsce w kategorii miast, jeśli chodzi o jakość zarządzania samorządem. W naszym województwie wyprzedziła nas Lubawa, za nami była na przykład Iława, taka ciekawostka. W ogólnej kategorii na 116, przepraszam, gmin naszego województwa Górowo Iławeckie zajęło w tym rankingu piąte miejsce i to był naprawdę bardzo poważny ranking, bodajże około 18 wskaźników badających jakość realizacji zadań własnych przez samorządy. No i drugi ranking organizowany przez serwis samorządowy PAP w porozumieniu bodajże z Polską Akademią Nauk. To był ranking miejsc dobrego życia. I tutaj zajęliśmy skromniej 18 miejsce, ale na 116 gmin i biorąc pod uwagę, że ten ranking patrzył też na miejsce położenia na mapie, czasy dojazdów, nasłonecznienie, no to możemy być naprawdę, nie tylko działalność samorządu, możemy być naprawdę zadowoleni z tego, jak funkcjonuje nasz samorząd. Nie wszystko działa idealnie, ale myślę sobie, że ta średnia chyba nie jest taka zła, skoro na poziomie ogólnopolskim czy wojewódzkim o Górowie mówi się dobrze. Z takich konkretów, to jak zauważacie, trwa remont ulicy Przemysłowej. Udało się w przerwie w okienku pogodowym położyć pierwszą warstwę nawierzchni. To tak dla informacji dla mieszkańców, tam będzie jeszcze druga ścieralna, która będzie już ładniutka. Na razie jest położona ta pierwsza warstwa, żeby dało się tą ulicą jeździć. Natomiast jednak przypominam, że to jest dalej plac budowy. Jeżeli ktoś jedzie tą ulicą, bardzo proszę robić to ostrożnie. Staram się jej nie zamykać, bo zarówno sklepy, które tam funkcjonują, jak i mieszkańcy muszą jakoś się komunikować, natomiast koniecznie trzeba zachować ostrożność. Tam ja przypomnę też, w ciągu tej ulicy mamy wszędzie nowe chodniki, zatoczkę autobusową, także będzie ta droga wyglądała dobrze. Jeśli chodzi o projekt Krasickiego i Sikorskiego, tam gdzie wspominałem, ten nasz wkład własny będzie taki duży ze względu na to, że ta ulica otrzymała mniejsze niż spodziewał się, starostwo powiatowe spodziewało się większego dofinansowania, ostatecznie to dofinansowanie jest mniejsze, no ale tak jak przypominam, podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w to, robimy, tak, trzeba słuchać mieszkańców, skoro ta droga musi być zrobiona, to nie ma co odkładać, czekać na lepsze dofinansowanie, musi być ona zrobiona. No i tutaj dołożymy prawie 2 miliony złotych, to jest na etapie, kończy się projektowanie. Razem z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych udałem się do konserwatora zabytków, ponieważ w pierwszej wersji ulicę Krasickiego proponowano, żeby była zgodnie z historycznymi zapisami, z faktami historycznymi wyłożona brukiem. Jesteśmy na ukończeniu negocjacji, żeby jednak nie, bo dla nas to jest normalna droga przelotowa, tak? Zawsze tam był asfalt, ale z punktu widzenia konserwatora to jest jedna z ulic Starego Miasta, tak samo jak tutaj pod ratuszem. To jest dokładnie tak samo, ale tu jest duża wyrozumiałość ze strony Urzędu Konserwatorskiego, więc albo zostanie asfalt, albo będzie jedynie zaznaczona symbolicznie historyczność tej drogi, bo od tego nie uciekniemy, tak? Zresztą warto podkreślać, że Górowo Iławeckie to jest miasto założone w XIV wieku. I jeśli chodzi o drogę Armii Krajowej, już informowaliśmy, że jesteśmy po przetargu, natomiast firma Strabag, czyli ten wielki koncern, który remontuje wiele dróg w kraju, który wygrał przetarg, deklarował rozpoczęcie robót na wiosnę roku 2023 i jest z nami w stałym kontakcie, zresztą w tym miesiącu także kontaktował się z naszymi pracownikami, także myślę, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Rozpoczynamy projektowanie, tak znowu występują o zalecenia konserwatorskie, jeśli chodzi o ostatni krąg dróg wokół ratusza, które mamy nadzieję w tym roku zrobić.
Ośrodek Kultury, tak jak wspomniałem, rozmawialiśmy z panem Podolakiem, jeśli chodzi o harmonogram robót, informując go, że te terminy są już nieprzekraczalne, zadeklarował, że wyrobi się na czas. Z takich dosyć istotnych rzeczy to odbyłem spotkanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych na ulicy Bema. To wiązało się z podwyżką cen ciepła, która została wprowadzona przez firmę EWIX. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, zresztą jest z nami pan prezes, to ewentualnie potwierdzi, że całość tej podwyżki jest pokrywana przez dopłaty rządowe. Tak? Dobrze zrozumiałem, panie prezesie. Jest pokrywana przez dopłaty rządowe. Niepokój mieszkańców dotyczy tego, kiedy się te dopłaty skończą, co będzie. To umówiłem się z zarządami wspólnot, że takie spotkanie odbędzie się po prostu przed sezonem zimowym 2022-2023 i będziemy rozmawiamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo na dziś tak naprawdę no, nikt nie jest wróżką, tak? Wiemy o tym, że idą wybory parlamentarne, które odbędą się już po rozpoczęciu sezonu, więc być może strona rządowa utrzyma te dopłaty. Jeżeli nie, będziemy szukali rozwiązania, bo taka jest nasza rola. W miarę jak jest tylko możliwość, to prowadzimy łatanie pozimowe dróg. Jak tylko śnieg topnieje i troszkę wyschną nasze asfalty, ponieważ mamy jakby zapasy masy asfaltowej, robimy to we własnym zakresie, więc prosimy o cierpliwość, bo po prostu musi nie być śniegu i być sucho. Ja przypomnę też, że jeśli chodzi o odśnieżanie, bo gdy spoglądam za okno, to mamy znowu ciężkie opady śniegu. Staramy się robić to w sposób zrównoważony, to znaczy jeżeli pada śnieg, to od razu nie może być tak, że wyjeżdża sprzęt, bo to jest trochę bez sensu, tak? Musi tego śniegu trochę napadać. Jeżeli te opady się naprawdę przedłużają, to ten sprzęt mimo trwających opadów wyjedzie. Natomiast najlepszą sytuacją jest, jeżeli te opady trwają w miarę krótko, poczekać aż skończy padać i wtedy sprzątać. Ja wiem, że Państwo by chcieli, żeby wszystkie drogi, wszystkie chodniki były od razu, ale no, jakby prawa fizyki i wydolność maszyn i ludzi no jest taka, że musi być to rozłożone w czasie. Kolejność odśnieżania jest też ustalona tak od głównych do bocznych dróg osiedlowych. Bardzo prosimy o cierpliwość, bo większość Państwa ma telefon do pracownika, który zajmuje się odśnieżaniem. Wiem, że tych telefonów jest dużo. Staram się reagować na wszystkie Państwa prośby i uwagi na bieżąco, jak tylko pozwalają siły i środki. Odśnieżanie było. Z takich rzeczy przykrych, ale zamykających pewną historię, to Państwo wszyscy wiecie, że w roku 2000 mieliśmy powódź w Górowie. Były osoby, które tragicznie zmarły w konsekwencji tej powodzi. Parę lat temu zostały złożone przez rodziny tych osób pozwy. Myśmy sobie z tą sprawą moim zdaniem świetnie poradzili, ponieważ wartość tych pozwów w sumie opierała, ja myślę, że na blisko 2 miliony złotych. Ostatecznie dotychczas wypłaciliśmy dzięki dobrej opiece prawnej bodajże 30 tysięcy, no bo tutaj specjalnie nie było z czym dyskutować, tak? Burmistrz poprzedni został skazany prawomocnym wyrokiem. Powódź wynikała z zaniedbania samorządu i odszkodowania się tym ludziom w sposób oczywisty należały. Do naszego zadania polegało, nasze zadanie polegało na tym, żeby skutecznie obniżyć wartość tych odszkodowań i utrudnić proces ich uzyskiwania. No, brzmi to źle, ja wiem. Ale no nie sztuka wypłacić 2 miliony z miejskiego budżetu tak po prostu. Ostatecznie wypłaciliśmy dotychczas 30 tysięcy, a niedawno zakończyła się największa sprawa, to był pozew na blisko ćwierć miliona złotych. Zaangażowaliśmy bardzo dobrego prawnika. Ostatecznie sprawa zakończyła się odszkodowaniem o wartości 50 tysięcy złotych. I tak jak z Wysoką Radą rozmawialiśmy, nie będziemy się odwoływali, bo ten wyrok mógłby być niekorzystny dla nas. No mógłby być korzystny, ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z śmiercią najbliższych osób, ja myślę sobie, że moralnie jest zapłacić to odszkodowanie i zamknąć sprawę. Ja też, jeżeli Państwo się interesują, 20 lat minęło w roku 2000. Jeżeli nie wpłynęły żadne pozwy do tego czasu, to sprawa jest zamknięta. I w tym wypadku, jeżeli zamkniemy to odszkodowanie, to po prostu historia tragicznej powodzi przestanie się za nami ciągnąć. Ja tu przypomnę, też zwrócę się do naszych wędkarzy, że
to w związku z tą historią my tak pilnujemy poziomu wody na starym kąpielisku i czasami tą wodę spuszczamy, nie dlatego, żeby Państwu wypuścić ryby, tylko żeby nie powtórzyła się historia. Jak popatrzycie w kroniki miejskie, to ten staw wylewał przynajmniej 3 razy, zalewając miasto. Tak, pi razy drzwi to 100 lat. Więc jeszcze mamy margines błędu, ale lepiej dmuchać na zimne. No i tyle. Czyli czeka nas rok pełen wyzwań, ale chyba optymistyczny, bo będziemy budować i ciężko pracować, ale moim zdaniem warto. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu za przedstawienie i przypomnienie naszych inwestycji, które będą robione w roku 2023. Faktycznie tych inwestycji drogowych będzie tutaj trochę, ale dzięki temu nasz komfort życia, jazdy po mieście i estetyki miasta na pewno się zwiększy. Czy ktoś z państwa radnych miałby pytania do pana burmistrza w tym temacie? Proszę bardzo, pan radny Gajdamowicz się zgłasza. Proszę. Ja mam pytanie, panie burmistrzu. Pan wspomniał tu o projekcie ulicy Krasickiego-Sikorskiego. Jakiś czas temu zgłaszałem o optymalne przygotowanie jakby w ciągu ulicy Sikorskiego zabezpieczenia, szczególnie obszarów szkoły i przedszkola, dotyczące tych inteligentnych przejść dla pieszych, a także barier ochronnych. Czy jest to zaprojektowane? No bo wiemy, że to będzie ulica główna. I tak jak wcześniej zwracałem na to uwagę, chodzi tutaj o bezpieczeństwo, bezpośrednie zabezpieczenie, żeby dzieci nie wychodziły na ulicę, ale też tam jest ogromny ruch, kiedy rodzice dowożą, odbierają dzieci. Sami wiemy, co tam się dzieje. Czy tam jest coś takiego ujęte? Bo skoro mamy dołożyć te pieniądze, prawda, no to ja bym chciał wiedzieć, żebyśmy nie kupywali też kota w worku. Jest projektowana jakby ze wszystkimi obostrzeniami, które są, bo prawo budowlane, jeśli chodzi o budowę dróg, jest trochę dosyć bezwzględne. Myśmy zgłaszali wykonawcy projektu, że chcielibyśmy też spróbować jakieś nowoczesne rozwiązania. W tym wypadku tak naprawdę decydują o tym pieniądze też, nie? Pomijając jakby kwestie formalne, to co można zrobić, no bo myśmy rozmawiali o dofinansowaniu z naszej strony po prostu budowy, a te wszystkie nowoczesne rozwiązania to będzie dodatkowy koszt, więc tu jeżeli byśmy chcieli, no inaczej, jak będziemy wiedzieli o pieniądzach, to damy znać. Bo skończy się na tym, że to, wiecie jak to jest, za swoje fanaberie, nawet najbardziej słuszne, trzeba zapłacić. Więc zobaczymy, ile będzie to kosztowało i jeżeli się da to zrobić, to ewidentnie pomiędzy szkołami fajnie byłoby zrobić jakieś super nowoczesne przejście z przeszkadzajkami. Byle nas stać było. Dziękuję bardzo. Widzę, że więcej pytań nie ma. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie tej informacji i tutaj liczymy również, że te wszystkie inwestycje, które są zaplanowane na 2023 rok, będą ukończone. Tutaj również czekamy na inwestycje naszego Domu Kultury. Ja przypomnę, że termin oddania do użytku jest na czerwiec tego roku. W okolicach Dni Górowa naszych jest planowane otwarcie, więc tutaj no, faktycznie tego czasu tutaj już niewiele nie zostało, 5 miesięcy dokładnie. Myślę, że wykonawca wyrobi się z tym terminem. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, Wysoka Rado, do już realizacji naszych dalszych punktów dzisiejszego porządku obrad i jest to pismo starosty Bartoszyckiego w sprawie przesłania uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia jej do kategorii gminnej. Wysoka Rado wie, o czym tutaj mówimy. Ja tylko przypomnę, pan starosta Zbigniew Nadolny przesłał pismo z 2 stycznia. W nawiązaniu do pisma z 23 listopada, pisze pan starosta Zarządu Powiatu Bartoszyckiego, w załączeniu przesłam uchwałę Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 grudnia w sprawie pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia jej do kategorii gminnej. I wiemy, że dotyczy to drogi ulicy, przepraszam, Lipowej. Ulica Lipowa jest to ta ulica, która zaczyna się przy Straży Granicznej, biegnie przy naszym dworcu i kończy się na rogatkach naszego miasta. Z tego wynika, że ta droga wojewódzka numer 512 przestaje być kategorią powiatową, a będzie kategorią gminną. Te pismo jest do wiadomości. Tutaj z tym już nic nie można zrobić, także w jakim stanie ta droga jest, w takim stanie tą drogę przejmujemy. Tą uchwałę podpisał pan przewodniczący Rady Powiatu Lech Darski.
Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie? Nie widzę. Także przyjmujemy do wiadomości i bierzemy kolejną drogę tutaj do łatania na nasze barki. Kolejnym punktem jest sprawozdanie z miejskiej działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2022. Na naszej komisji wspólnej był pan Roman Petrecki, przewodniczący tej komisji. Przedstawił nam sprawozdanie za rok 2022. Także wiemy szczegółowo, jak to wszystko wygląda. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie podyskutować? Ja tylko przypomnę, że Miejska Komisja Problemów Alkoholowych w tamtym roku na działalność związaną z profilaktyką wydała 147 tysięcy, zostało 16 tysięcy, które będą przeznaczone na działalność w roku 2022. Przepraszam, 23. Tutaj z tego sprawozdania wynikają, jest trochę statystyki. Mamy 18 sklepów, gdzie można zaopatrzyć się w produkty alkoholowe od piwa po wódkę. I statystyka tutaj też jest zatrważająca moim zdaniem, bo jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na 213 naszych mieszkańców. Gdzie w krajach skandynawskich jest to pewnie nie do pomyślenia, ale tak to wygląda u nas. Także przyjmujemy do wiadomości sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2022. Przechodzimy teraz, Wysoka Rado, do naszych już uchwał i pierwszą uchwałą jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy. Przepraszam bardzo, jest głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zechce zagłosować. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Informacja została przyjęta jednogłośnie. I tak jak powiedziałem, przechodzimy teraz do uchwał. I pierwszą uchwałą jest nasza uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie na lata 2023-2035. Tematy te były poruszane na naszej wspólnej komisji przez panią skarbnik Edytę Jarmoluk. I jeszcze raz bardzo prosimy panią skarbnik. Tak, proszę bardzo. Chciałem tylko dwa słowa powiedzieć odnośnie tutaj przed podjęciem tych uchwał, podejmowaniem uchwał, takie dwie swoje uwagi odnośnie, pierwsza uwaga to odnośnie ostatniego posiedzenia wspólnych komisji, gdzie uważam za niedopuszczalne, gdzie członkowie komisji w tym momencie, dzisiaj rozmawiamy nad uchwałą budżetową oraz wieloletniej prognozy finansowej, wychodzą podczas komisji, dochodzi do sytuacji, gdzie nie ma wymaganego kworum i właściwa komisja, czyli budżetowa, nie przedstawiła opinii do tej uchwały, o których mowa właśnie, czyli budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej miasta. Także uważam to za niedopuszczalne i tutaj apeluję do pana przewodniczącego o zwracanie na to uwagi, bo został naruszony tutaj regulamin w tym momencie, dokładnie artykuł 29. I druga sprawa to jest taka, że podczas komisji zgłaszamy swoje uwagi do projektów uchwał, czy nanosimy jakieś poprawki. No i apelowałbym również o to, żeby te poprawione projekty uchwał trafiały do nas jako do radnych, do wiadomości, ponieważ my w dalszym ciągu nie wiemy, czy te uwagi zostały naniesione, czy nie i czy teraz o tym rozmawiać. Także prosimy tutaj o to, żeby te projekty uchwał z naniesionymi już poprawkami były przesyłane do radnych, do wiadomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są to cenne uwagi i również tutaj dyscyplinuję siebie do zwiększenia uwagi tutaj i nie do dopuszczania do wychodzenia radnych w czasie komisji, bo tak jak tutaj wskazał pan radny, brakowało również kworum do zatwierdzenia tego wszystkiego. To tak na marginesie tego wszystkiego, ale przechodzimy teraz do realizacji naszego porządku i tutaj panią skarbnik wywołaną bardzo prosimy o przypomnienie zmiany wieloletniej prognozy finansowej naszego miasta.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2023 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Górowo i Ławeckie. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 689 659 zł i 68 groszy, z czego dochody bieżące zwiększono o 407 159 zł i 68 groszy, a dochody majątkowe o kwotę 282 500 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 787 947 zł i 68 groszy, z czego wydatki bieżące zwiększono o 515 164 zł i 68 groszy, a wydatki majątkowe o 1 272 783 zł. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi minus 3 915 340 zł. W zakresie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej ze względu na planowane zobowiązanie w wysokości 1 832 239 zł. Spłatę tego zobowiązania zaplanowano na lata 2030-2032. Zmiany te spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, jednakże nadal wskaźnik ten jest w wieloletniej prognozie zachowany. Obejmują również zmiany w załączniku numer 2, które dotyczą przedsięwzięć. Przedsięwzięcie, które zostało uaktualnione, to inwestycja modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Ławeckim. Aktualizacja ta dotyczy zweryfikowanej wartości wykonanych wydatków w roku 2022 i zabezpieczenia planu na 2023 o wartość tych, które nie zostały wykonane. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnim przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z państwa miałby uwagi w tym temacie? Pan radny Narkiewicz, bardzo proszę. Czy ja chciałem wrócić tutaj do tego, co powiedział kolega Kamil, bo mam takie pytanie, czy wolno nam podjąć taką uchwałę bez opinii komisji wiodącej? Bo nie jestem pewny, trzeba by sprawdzić w naszym statucie gminy, czy taka opinia jest potrzebna. Dziękuję. To jest opinia. To jest opinia komisji, wydaje mi się, tutaj rada decyduje. Organem powołanym do podejmowania uchwał jest Rada Miasta i tak naprawdę uchwały. Ja mam na przykład Sejmu, tak, który też czasami wprowadza uchwały, ustawy pod obrady Sejmu, no szczególnie w tej kadencji. Nie jest to dobra praktyka, natomiast ja przypomnę, że o zmianach budżetu rozmawialiśmy w składzie bardzo poszerzonym, bo wówczas rozmawialiśmy też o nowych wnioskach, jeśli chodzi o Polski Ład na remont zabytków i obecna była znacząca większość rad, więc myślę sobie, że z pewnością nie mamy tu do czynienia z sytuacją taką, że radni nie wiedzą, co głosują. Uwaga pana Kamila jest absolutnie trafna, jeśli chodzi o dyscyplinę obecności członków komisji. Dobrze by było, żeby właściwa merytoryczna komisja zbadała uchwałę i przedyskutowała. Czyli jakby puentując, dobrą praktyką jest przejść cały tryb, bo na tym polega demokracja. Natomiast w tym wypadku myślę sobie, że możemy się trochę rozgrzeszyć jako władze miasta, tak szeroko mówiąc, bo obecnych było na komisji większość radnych, bodajże spokojnie do końca komisji było ponad 10 osób z 15-osobowego składu rady. Uchwała została przedyskutowana, więc tak, podjęcie uchwały absolutnie jest możliwe, bo to jest kompetencja rady. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłości będzie można wszystkie uchwały dyskutować w komisjach merytorycznych. O tak, tak, żeby spuentować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Gajdamowicz, proszę bardzo. Ja mam pytanie, pani skarbnik. Chodzi mi o dział 853. Tutaj są środki z funduszu przeciwdziałania COVID 150 tysięcy. O co tutaj chodzi? To jeżeli... W budżecie, tak, nie w wieloletniej prognozie. Te 150 tysięcy to są środki zapotrzebowane na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, tutaj właśnie dla EWIX-u generalnie. To są inne źródła ciepła, tak? To jest... I to idzie po prostu, jest przeznaczone celowo na to. Tak. Po dochodach i po wydatkach to jest ta sama kwota. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To, że nie ma właśnie opinii komisji wiodącej, no nie ma jakiegoś chyba większego znaczenia, dlatego że ta komisja mogła na przykład wypowiedzieć się negatywnie o tym, ale uchwałę, decyzję podejmuje i tak rada, więc brak tylko jest opinii merytorycznej. Więc w związku z powyższym nasza rada cała jest tutaj merytoryczna i ona jest skłonna do podejmowania władnych decyzji. W związku z powyższym przechodzimy zatem do przegłosowania, bo widzę, że więcej dyskusji w tym temacie nie ma. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2023-35, zechce zagłosować. Czekamy na głos pani Januszczak, Annę. Nie uda się maszyną, tak? Dziękuję. Pani radna wyraża pozytywną opinię. W związku z powyższym udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą przewidzianą na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023. Tutaj również poproszę panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk o przypomnienie syntetyczne, czego ta zmiana będzie dotyczyła. Proszę państwa, zmiany w budżecie miasta przedstawiają się następująco. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 245 159,68 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 343 447,68 zł. Budżet po zmianach będzie przedstawiał się następująco. Dochody w wysokości 36 680 805,68 zł. Wydatki 40 596 145,68 zł. Deficyt budżetu miasta wynosi 3 915 340 zł. I zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 632 239 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 861 000 i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 422 101 zł. Po stronie dochodów zwiększenie w kwocie 245 159,68 zł dotyczy środków, które wpłynęły na rachunek bankowy w ramach pomocy uchodźcom. Jest to kwota 14 039,68 zł. Środki, które wpłynęły na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 6120 zł. Pozostałe zmiany po stronie dochodów to zapotrzebowanie na środki przeznaczone na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 150 tysięcy oraz szacowane wpłaty w zakresie sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach kwota 75 tysięcy. Po stronie wydatków zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu dochodów, o których przed chwilką wspomniałam, a także zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami w kwocie 61 tysięcy, wprowadzenie środków pozostałych do wykorzystania na pomoc uchodźcom w ramach darowizn otrzymanych od miast partnerskich z Niemiec, to jest 49 005 zł, oraz uaktualnienie planu wydatków inwestycyjnych dotyczących modernizacji ośrodka kultury w kwocie 990 283 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo dla pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa miałby w tym temacie pytania? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. Kolejnym punktem naszej dzisiejszej sesji jest obecność pana prezesa Leszczaka Kłębuckiego. Jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. I tutaj pan prezes był uprzejmy zwrócić się na piśmie do Wysokiej Rady. Jest to pismo z 12 stycznia adresowane tutaj do przewodniczącego Rady Miasta.
dotyczy przedłużenia umowy użyczenia Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi Kanalizacji w Górowie i Ławeckim. Zwraca się z prośbą o przedłużenie umowy użyczenia na okres kolejnych 10 lat. Okres 10 lat jest niezbędny do posiadania prawa i dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne, pisze pan prezes. Ma to zapewnić rozwój i modernizację na poszczególne lata. Na naszych komisjach był obecny pan prezes Leszek Kłębucki, także tutaj przedstawił nam, jak to wszystko wygląda. Czy ktoś z państwa miałby pytania w tym temacie? Nie widzę. Ja tylko przypomnę tutaj, że wyrażenie zgody na okres 10 lat obejmuje okres od 1 marca 2023 roku do 28 roku 2033. Niżej wymienionych nieruchomości, pomieszczeń i urządzeń stanowiących własność gminy miejskiej Górowo-Ławeckie i na cele właśnie związane z działalnością EWIX-u użyczamy nieruchomości przy ulicy Olsztyńskiej. Są to właśnie stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe związane tutaj na terenie miasta, nieruchomości zabudowane obiektami położonymi w Górowie Ławeckim i również inne niezbędne tutaj sprawy do prowadzenia działalności związanej z kanalizacją i dostarczaniem wody. Nie ma pytań do pana prezesa w tym temacie. Przedstawił nam to dosyć szeroko. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości przeze mnie tutaj przedstawionych i zawartej w uchwale, zechce zagłosować. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Także panie prezesie, ma pan tutaj naszą zgodę na dysponowanie tymi obiektami przez okres kolejnych 10 lat. Jest to duża perspektywa. Można inwestować, można się rozwijać tak, aby tutaj naszym mieszkańcom dostarczać ciepło, wodę i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Wysoka Rado, przechodzimy do naszego dalszego punktu dzisiejszej sesji. Jest to uchwała dotycząca określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Z tego powodu również jest tutaj obecna pani kierownik, pani Agnieszka Gorzycka, i bardzo proszę panią kierownik o kilka informacji w tym temacie jeszcze. Jakie są zasady zwrotu tych wydatków? Witam państwa bardzo serdecznie. Uchwałę podejmujemy w związku z tym, że 28 grudnia 2022 roku Rada Ministrów znowelizowała program rządowy Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Uchwała ta mówi, że osoby, które ubiegają się o taką pomoc w formie posiłku bądź zasiłku celowego na żywność, produktów żywnościowych, jeżeli kwalifikują się, mieszczą się w kryterium, nie są zobowiązane do zwrotu tego świadczenia. To może ja powiem już od razu o tej drugiej uchwale, ponieważ one są powiązane. Nastąpił wzrost kryterium dla osób ubiegających się o przyznanie takiego świadczenia ze 150 na 200%. Pozwoliłam sobie tu przygotować i teraz po tych zmianach dochód osoby, która kwalifikuje się do tej pomocy na osobę samotną, to jest 1552 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 1200 zł. Ja mam pytanie, ile osób korzysta z tej formy dożywiania? Tak, około 100 osób, bo to różnie, bo to są obiady dla dzieci w szkołach, obiady dla dzieci dorosłych i zasiłki celowe na żywność. Dziękuję. Także teraz po tych zmianach jakby zwiększa się liczba adresatów, tak, do których kierowane jest to działanie. Tak, jest to projekt rządowy, tutaj akurat
czytałem o tym, jest to projekt rządowy i ogromne pieniądze w kraju są przeznaczone na dożywianie. Tutaj właśnie mam informację, że jest 550 milionów rocznie jest na taką formę dożywiania w domu i w szkole przeznaczane. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze pytania w tym temacie? Nie widzę, zarządzam głosowanie. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków w szkole i w domu, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie i tutaj również dalsza uchwała dotyczy naszego MOPS-u, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania tej pomocy społecznej. Tak jak mówiła pani kierownik, zostało to podwyższone ze 150% do 200% i teraz jest tylko sprawa techniczna, bo musimy mieć to w uchwale. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na pana Czesława. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie i również mamy jeszcze jedną uchwałę dotyczącą naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącą zmian statutowych. Jest to sprawa techniczna. Ona dotyczy dopisania w naszym statusie punktu w brzmieniu realizacja innych zadań określonych przez MOPS wynikające z uchwał, ustaw Rady Miasta oraz zarządzeń burmistrza oraz programów i projektów. Ja przypomnę tylko, że mamy tutaj statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale drugim, właśnie cele i zadania, i tych celów i zadań nasz ośrodek ma bardzo duże: wspieranie rodzin, realizację rządowych projektów, pomoc rodzinie i tak dalej, i tak dalej. I dopisujemy właśnie ten punkt taki uniwersalny, który mówił właśnie o realizacji innych zadań określonych jako zadanie MOPS wynikające z uchwał, ustaw i uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń burmistrza. Czy ktoś z Państwa miałby w tym temacie? Nie widzę, jest to sprawa techniczna. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Także pani kierownik, proszę tych zmian dokonać i tutaj działać na rzecz społeczności, aby to się wszystko dobrze działo. I tym sposobem, szanowni radni, przegłosowaliśmy wszystkie uchwały, które były przewidziane na dzień dzisiejszy. Zostaje nam punkt sprawy różne i tutaj, bo się zgłaszał pan burmistrz tutaj, chciałby powiedzieć o węglu tutaj, bo akurat ten temat jest bardzo ważny, jest zima. Bardzo proszę, panie burmistrzu. To jest temat, który uciekł mi w sprawozdaniu, a być może nawet dobrze, bo dobrze o tym powiedzieć osobno. W sumie do końca roku 2022 przywieźliśmy do miasta naszego 104 tony węgla i one wszystkie już obecnie są na posesjach mieszkańców. Przyjęliśmy od początku filozofię taką, że nie szukamy pośredników. Jesteśmy na tyle małym samorządem, że jesteśmy w stanie ogarnąć to sami. Nasi pracownicy, szczególnie pan Jan Sadowski, miał doświadczenie z poprzedniej pracy, jeśli chodzi o transport węgla, więc nasi ludzie się zebrali i stwierdzili, że zrobią to sami i dzięki temu mogliśmy zaproponować mieszkańcom chyba najniższą cenę węgla w Polsce, bo w Górowie Ławeckim samorząd sprzedawał węgiel za 1550 zł. Kupowaliśmy węgiel w Braniewie za 1500
i po przeliczeniu koszt transportu po prostu przyjeżdżał tir albo dwa tiry zrzucały na ulicy Lizbarskiej, na naszym placu przy hali węgiel i następnie sami za pomocą pożyczonej wagi, no bo taka waga kosztuje sama w sobie 30 tysięcy, na szczęście udało nam się ją pożyczyć, wagę za testem, dostarczaliśmy węgiel mieszkańcom na posesję. No już nie wrzucaliśmy do piwnicy, bo już by starczyło siły. W międzyczasie odśnieżając miasto, słuchajcie, naprawdę ja chcę tu bardzo podziękować po pierwsze panu Edwardowi Drymuchowi, który wymyślił to, żeby zrobić to samemu, a naszym pracownikom za to, że bardzo ciężko pracowali, bo 100 ton węgla to nie jest w kij dmuchał, tak, w kilka osób załadować, rozwieźć, zważyć. Myślę sobie, że udało nam się zrobić to dobrze. No dobra, to tyle samochwałek, natomiast do rzeczy. Wnioski z tego są następujące. Ostatnie transporty już potem mieliśmy, jakby rozciągała nam się w czasie procedura sprzedaży, a nasi ludzie mają co robić. Czyli przywieźliśmy bodajże 50 ton, panie Andrzeju, i czekaliśmy, aż ludzie przyjdą do nas, wpłacą pieniądze, ten węgiel leżał, trzeba było go pilnować. To się rozciągnęło strasznie długo, więc teraz będziemy troszkę inaczej to robili. Cena zostaje bez zmian, procedura, że przywieziemy człowiekowi na posesję, pozostaje bez zmian. Natomiast tira zamówimy, czyli 25 ton mniej więcej, zamówimy dopiero wtedy, kiedy mieszkańcy nam wpłacą. Także wielka prośba, jak uzbieramy wpłaty na 25 ton, to przyjedziemy i natychmiast będziemy rozwozić, bo to jest kwestia tego, żeby nie blokować naszych pracowników, no bo to jest tak, tu jednego dnia parę ton, drugiego dnia parę ton, a miasto się same nie odśnieży. Także to jest prośba, chcemy utrzymać tą cenę jak najniższą, wiąże się to w konsekwencji z angażowaniem naszych pracowników, ale chcemy jakby tą pracę ułatwić, więc prośba, jeżeli mieszkańcy chcą dalej kupić węgiel, bo w tym roku każdy, zgodnie z zasadami bodajże 3 tony, każdy może w sezonie grzewczym kupić węgla w cenie preferencyjnej, to prosimy wpłacać na nasze konto albo do kasy Urzędu Miasta. Będziemy zresztą osoby, które są na liście, informowali i tu jest też duża praca naszych pań z MOPS-u, którym serdecznie dziękuję, panie kierownik, ponieważ to one obdzwaniają, informują mieszkańców i pewnie zrobimy jeszcze raz tą akcję, tak, przedzwonimy, bo to jest kwestia tego, żeby to przebiegało sprawnie. Na dzień dzisiejszy udało nam się, myślę sobie, że w tym roku też tym węglem pohandluję. Ciekawe, czym handlował będę w roku 2023 dodatkowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy w temacie sprawy różne. Czy ktoś z państwa, pan radny Szlarie się zgłasza? Bardzo proszę. Ja bym prosił pana burmistrza na prośbę jednego mieszkańca, żeby postawić chociaż jedną lampę na ulicy Kajki. To jest na odcinku między pocztą a co, Wojska Polskiego? Nie, tak. Kościuszki. Tam mieszkanie ze mną rozmawia. Tak? No. Następna sprawa, teraz widać, w jakim stanie jest ulica Lizbarska, szczególnie od wjazdu z ulicy Olsztyńskiej. Też bym prosił, jeżeli nie, no, temat drążony od X czasu, chociaż przy najbliższej jakiejś w miarę dobrej pogodzie, żeby te dziury załatać, szczególnie na tym zjeździe. No i prosiłbym, że w razie jakichś, nie wiem, dofinansowań i tak dalej, naprawdę zająć się tą ulicą. Trzecia sprawa, tutaj pan przewodniczący mówi, że przejęliśmy następną ulicę do łatania. Ta ulica Lipowa no nie jest w najgorszym stanie, nie ma nad czym tam ubolewać, ale jedno miejsce jest takie newralgiczne. Za stacją kontroli pojazdów w stronę strażnicy. Może wyegzekwować, żeby to profesjonalnie załatali, bo takie łatanie nasze to potem to nic nie da. To by było wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Gajdamowicz się zgłasza. Bardzo proszę. Ja mam pytanie dotyczące dokumentacji technicznej przed przygotowaniem się do pozyskiwania funduszy. Czy my sami to wykonujemy, czy zlecamy jakimś podmiotom zewnętrznym? Jak to wygląda? Tu potrzebne byłoby doprecyzowanie, bo jakby pytasz o co? O sam projekt, żeby pozyskać po prostu fundusze zewnętrzne, projekt techniczny. A,
projekt techniczny, nie projekt, tak, nie projekt tak. o dofinansowanie. Projekt techniczny, bo rozumiem, że on jest niezbędny do tego, żeby pozyskać później dofinansowanie, prawda? Projekty techniczne zlecamy na zewnątrz, dlatego że nie posiadamy wykwalifikowanych inżynierów wśród naszych pracowników. Nie? Wszystkie są przygotowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, tak? Czyli tam, gdzie projekt drogowy jest, to robią to drogownictwo. Zresztą to cała procedura projektowania, a jest tak, no, pierwsza sesja w nowym roku, to pogadam. Cała procedura projektowania zwykle wygląda w ten sposób, że jeżeli to jest mały projekt, tak, poniżej kwot związanych z przetargiem, czy to staram się robić zapytania, jeżeli to jest jeszcze mniejsze, no to po prostu są dobrzy specjaliści, którzy już projekty wykonywali na rzecz naszego miasta, im zlecamy. I to zwykle jest tak, że jest ktoś, kto jakby nadzoruje całość projektu i praktycznie prawie w każdym projekcie mamy jeszcze tak zwanych branżowców, tak? Czyli to nie jest tak, że na przykład całą ulicę projektuje jedna osoba, bo kto inny projektuje, nie wiem, roboty ziemne, kto inny projektuje nawierzchnię. No to świetnie widać, jak mam remont ośrodka kultury, tak? To było całe studio projektantów, ale kto inny projektował roboty drogowe, kto inny projektuje instalację elektryczną, kto inny jest odpowiedzialny za instalację wodociągową, etc., etc. Tak naprawdę tam tych podpisów jest sporo, tak? Nadzoruje to zwykle jakiś architekt. Generalnie, tak jak większość samorządów, zlecamy takie roboty na zewnątrz. No nie ukrywam, że chodzi mi tutaj o dokumentację dotyczącą późniejszego jakby pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację hali, która już jest naprawdę w opłakanym stanie. Tym bardziej, że mam tu przed sobą projekt jakby rozporządzenia ministra sportu i turystyki zmieniające jakby formy dofinansowania z 50%, bo było do tej pory 50% dofinansowania, teraz będzie to prawdopodobnie 70%, także jest to w stronę taką korzystną dla samorządów. No i żebyśmy mogli jakiekolwiek dofinansowanie pozyskać z tego programu Sportowa Polska, no musimy być przygotowani do tego, prawda, technicznie. Ja bym prosił właśnie o podjęcie jakichś działań, żeby taką dokumentację przygotować, żebyśmy po prostu mieli dokumentację, żebyśmy mogli później procedować o środki na modernizację tej hali. Ja sami wiem, że ona generuje dla nas dodatkowe koszty, no też i energetyczne, no bo jest tam i chłodno, a teraz ostatnio dosyć mocno przeciekał, prawda, dach. No, jeżeli dojdzie do zalania parkietu, to wiemy też, z czym to się wiąże, no bo to są też dla nas dodatkowe koszty. Jeżeli Państwo uważnie słuchali sprawozdania na początku, to tych zadań dla naszych pracowników jest bardzo dużo, bo to jest prawie 16 milionów do przerobienia w tym roku, a tak w rzeczywistości sprawami inwestycyjnymi zajmuje się w urzędzie, zajmują się 4 osoby plus ja i są zarobione. Potąd i to w ogóle nie ma dyskusji, dlatego tego typu drobne zadania zleciliśmy, jeżeli chodzi o szkołę, zleciliśmy już dyrektorowi Hawrylcowi i w zakresie hali sportowej, tych małych grantów Urzędu Marszałkowskiego i dyrektor ma wszystkie pełnomocnictwa, jakby to jest już po stronie szkoły. Bo to te duże projekty, no to my się zajmujemy, ale takie drobne to już myślę sobie, że tu już trochę czas na delegowanie zadań. I tu oczywiście wszelkie wsparcie pan dyrektor otrzyma, natomiast no jest to już zadanie szkoły. Rozumiem. Chodzi mi właśnie o te dokumentacje techniczne, bo też tak jak tutaj była mowa, że trzeba mieć do tego odpowiednie uprawnienia. Czy będzie zlecony jakiś projekt na zewnątrz, żeby później można było procedować o te środki? Projekt techniczny. No to już tak jak mówiłem, jeżeli pan dyrektor zdecyduje i zasady dofinansowania będą wiązały się z koniecznością posiadania projektu zewnętrznego, no to będzie mógł taki projekt zlecić. To w ogóle nie jest kłopot, bo mówimy jakby o dwóch dofinansowaniach w tej chwili, tak? Jedno to jest to, które daje Urząd Marszałkowski, drobne, tu myślimy o nawierzchni hali, być może o malowaniu, zobaczymy jaka to wartość będzie tego. To jest jedna rzecz, a jeżeli myślimy o ministerialnych środkach, no to tam pewnie już może być tak, że będzie potrzebny projekt, ale to też zależy, dlatego że w przypadku na przykład Polskiego Ładu nie był wymagany projekt. Było wymagane zadeklarowanie, co chcemy robić, tak miałem opis, nie wiem, 250 znaków na tej zasadzie, tak? Pan Andrzej tam, ale tam nie ma, bo ja sprawdzałem. I projekt to robiliśmy później, nie? A jeżeli jest wymagany przed złożeniem, no to wtedy trzeba zrobić projekt przed złożeniem albo przynajmniej jakieś przedmiary. No to znając pragmatykę, tak pan dyrektor dopilnuje tego, bo ja jestem pewien, że pan Hawryl sobie poradzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłasza się jeszcze pan radny Szlajer, bardzo proszę. Ja mam taką prośbę tu do pana burmistrza, co chodzi o ulicę Przemysłową. Fajnie, że to jest zrobione, tylko jest taka
sprawa, że dobrze byłby, tam są dwie firmy, które mają duże samochody, na pewno pan burmistrz wie o tym, żeby robiąc wjazdy, bo na razie wjazdy nie są robione, tylko chodniki, żeby po prostu ta firma jakoś no, skonsultowała te wjazdy z tymi przedsiębiorcami, żeby potem nie było jazdy po chodnikach. Chodzi mi głównie o łuki wjazdowe z ulicy do firm. Czy pan wie, o co chodzi, panie burmistrzu? Mhm. Słuchajcie, jakby wszystkie roboty, które prowadziliśmy już na tej ulicy, myśmy konsultowali za każdym razem z położonymi obok nieruchomościami, czy to byli przedsiębiorcy, czy mieszkańcy, nie? W jakimś zakresie listę życzeń realizowaliśmy, ale czasami nie realizowaliśmy, jak to było sprzeczne z interesem miasta, bo tam było tam jakieś studzienki, tak, i tam podłączenie różnego rodzaju, które zostały zlikwidowane, których nie powinno mieć miejsca. I jeśli chodzi o zjazdy, firma miała informację, że ma się konsultować z firmami, ale to też jakby kwestia zdrowego rozsądku, bo na przykład na ulicy Słowackiego myśmy robili mieszkańcom wjazdy, każdemu, kto sobie życzył, tam czy kostka przełożona, czy nie przełożona, o szerokości już nie pamiętam, panie Andrzej, tam jakiejś standardowej. No i jeden z mieszkańców przyszedł oburzony, że ma zrobione nie tak jak trzeba, tylko że on chciał dwa razy większe. To nie ma tak, wszystkim porówno. Nie? Czyli jak życzenia przedsiębiorcy będą rozsądne, no to na pewno ich wysłuchamy. Nie? To, panie burmistrzu, chodzi tylko o dwie firmy, nie? Bo no ja wiem. Nie było tak właśnie, jak pan nawiązał do ulicy Słowackiego, że potem trzeba było do mnie przyjść, nie wiem, wszyscy chyba pamiętam, no. Jak to przyszli mieszkańcy, nie? To trzeba było do mnie przyjść, a gdzie byliście u pana Edwarda, nie? To było do mnie przyjść i tak dalej. Nie. To chodzi konkretnie o dwie firmy, akurat gdzie jeżdżą duże samochody i tiry. Ja wiem. W tym wypadku po tym pochodniku mają jeździć, lepiej to zrobić. No, tutaj warto pamiętać, że w przypadku ulicy Słowackiego po dokonaniu wizji lokalnej, ja tam poszedłem osobiście, tak? Zupełnie przypadkiem przyjechał prezes PRD, był też majster, który nadzorował i, że tak powiem, wyjaśniłem wstępnym bojem, jak to wyglądało. To tam akurat mieszkaniec chciał po prostu, żeby mu zrobiono tak, jak on sobie życzy, tak jak wszyscy mieli powiedzmy 2 metry, to on sobie życzył, żeby mu zrobić za darmo 3 metry. To tak nie może być. Wszyscy muszą być porówno, nie? I tu tak samo. Potem szkoda tej naszej pracy, tych naszych pieniędzy. Nie, no jasne. Chodniki będą jeżdżone. Znaczy, słuchajcie, zawsze rozmawiamy. No lista życzeń, no, tylko mówię, kwestia jakby rozsądnego poziomu. Oczywiście, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Komorowski się zgłasza. Ja mam tutaj takie pytanie odnośnie inwestycji na ulicy Armii Krajowej do pana prezesa. Czy planowane są wymiany zasów przed modernizacją tej nawierzchni? Panie prezesie, proszę tutaj do mikrofonu, bo nie będzie słychać. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w tym temacie rozmawiamy z panem burmistrzem, bo tam rzeczywiście chodzi o ten odcinek około 150 metrów. Sieci głównej powinna być przełożona na większą średnicę, żeby mieć właściwe ciśnienie PPOS w hydrantach, jak i również przyłącza, bo ten stan na tamtym odcinku jest rzeczywiście do wymiany, nie tylko zasoby, tak? Ale jesteśmy z panem burmistrzem na bieżąco, rozmawialiśmy parę razy i myślę, że dzisiaj też będziemy porozmawiali już o takich konkretnych szczegółach, biorąc pod uwagę, że ta inwestycja ma się rozpocząć no myślę w ciągu 3-4 miesięcy. Przy okazji, że jestem przy głosie, chciałem jeszcze wspomnieć, że przy tej inwestycji, gdzie kładliśmy sieci ciepłownicze, położyliśmy też rurę FI-160, ponieważ Rada Miasta na czele z panem burmistrzem inwestowała w sieć FI-200 do Moniuszki i tam już brakowało tylko około 800 metrów, żeby zrobić pętlę wodociągową dla Górowa. Co to oznacza? To oznacza, że przy każdej awarii na Kościuszki Wojska Polskiego Przemysłowej nigdy wody nie miało Bema, bo woda biegnie z tamtej strony aż do Bema. Przy wykonaniu tej pętli, w tym roku już ją zakończymy, będzie taka sytuacja, że woda będzie biegła albo z tamtej strony, albo od Boniuszki aż do Kościuszki Wojska Polskiego. Czyli odwrotnie albo w tą stronę. To zwiększy nam bezpieczeństwo dostawy wody, ale również podniesie nam ciśnienie. Zostało nam praktycznie 70 metrów ze względu już na te warunki zimowe, które nastąpiły w październiku. To jeszcze nie dokończyliśmy, ale te 70 metrów to, tak jak mówię, materiały mamy, bo kupiliśmy jeszcze to w starych cenach z 2001 roku i to w miesiącach, myślę, w marcu
to kończymy. To jest tak jak gdyby dobra wiadomość, bo cały czas jak tu z panem Edwardem Drmuchem rozmawiałem, to właśnie jego był też taki pomysł i tutaj pana burmistrza, że to rozwiąże dużo problemów. I tak dążyliśmy pod tym kątem, a to się udało, że tak jak mówię, wy zrobiliście kawał dobrej roboty do Moniuszki od Armii Krajowej, a my jak teraz to dokończymy, no to mówię, to z pożytkiem dla społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I mam jeszcze jedno pytanie, bo teraz jak są przymrozki, te wszystkie studzienki, co są tutaj w tym ciągu Armii Krajowej, są podnoszone tak strasznie do góry, aż nawierzchnia jest wybrzuszona. Czy coś należałoby zrobić przy remoncie tej drogi, żeby później ten nowy asfalt nie popękał, gdy te studzienki znowu będą podnoszone? Będzie mróz tak jakby wysadza je do góry i jest o wiele wyższe, wtedy wystają ponad ziemię, bo byłem nieraz świadkiem, jak samochody haczą normalnie spodem o te studzienki. Pan prezes Leszek Łębucki. Ja myślę, że po wykonaniu modernizacji tej drogi ten problem nie będzie istniał, bo też żeby zgodnie z prawem fizyki, żeby mróz wysadzał te urządzenia, no to siła przemarzania, głębokość przemarzania musi być poniżej tych studzienek, prawda, żeby tak się działo. Ale tu, tak jak mówię, te studzienki są wyżej posadowione, ale to wygląda na to, że droga siadała. Może nie to, że studzienki wychodziły do góry, ale że droga siadała przez jakiś tam okres czasu i nie sądzę, żeby to było po wykonaniu tej inwestycji. Na pewno takiego zjawiska nie będzie już, jak w tej chwili pan to zauważył, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Gajdamowicz jeszcze się zgłaszał. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja na ostatniej sesji prosiłem o podjęcie jakichś działań dotyczących ociężania dróg dojazdowych w kierunku Lisbark, Bartoszyce, Kandyty wokół miasta. Czy jakieś działania zostały podjęte? Jeżeli nie, to podtrzymuję stanowisko, żeby po prostu to podjąć takie działania, no bo zima się jeszcze nie skończyła, a ludzie dojeżdżają do pracy i jest taka potrzeba. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wszystkie tematy już tutaj w sprawach różnych zostały wyczerpane. My również jest... Pan sekretarz? Nie. Rozumiem, że wszystkie tematy zostały już omówione. Mieliśmy również komisję i tam można było przekazywać sprawy ważne i pilne. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy przewidziane na dzisiejszą sesję, zamykam 51. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.